Przeczytamy Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział 2. Offenbarung 2. Od wiersza 25. Ab Vers 25. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bis Vers 29. Festhalten müssen wir, wenn die Gefahr besteht, dass es uns weggezehrt werden will. Musimy mocno się trzymać tego, co, trzymać mocno, to znaczy może być coś nam zabrane, odebrane. Diese Treuen in Thyatira hatten etwas aus Gnaden vom Herrn empfangen. Ci wierni z Thyatyry z łaski od Pana coś otrzymali. Und der Feind Gottes wollte auch das ihnen wegzehren. A nieprzyjaciel chciał im zrabować również i nawet to. Und der Herr fordert sie auf, dies festzuhalten. I Pan wzywa ich do tego, aby mocno się tego trzymali. Die Hindernisse zu überwinden. Przeszkody, aby zwyciężyć. Und seine Werke, das sind die Werke des Herrn Jesus, zu bewahren. Aby dzieła Pańskie zachować. Ich versuche zu erklären, was seine Werke sind. Ja teraz wyjaśnię, jakie są uczynki jego. Es sind die dem Herrn gemäßen Werke. To są uczynki takie, jakie są zgodne z myślą Pana. Es sind nicht Gesetzeswerke, die an der Tagesordnung waren in Thyatira. To nie są uczynki zakonne, które były rzeczą normalną na co dzień w Thyatyrze, sondern es sind Werke des Glaubens. Ale to są uczynki wiary, die aus diesem Glauben an den Herrn Jesus entspringen, które wypływają z tej wiary w Pana Jezusa. Vielleicht kann uns der Brief des Jakobus etwas helfen, zu verstehen, was seine Werke sind. Może nam pomoże list Jakuba zrozumieć, jakie są jego uczynki. Es sind Werke, die den Glauben beweisen. Są to uczynki, które dowodzą wiary. Und die sollten sie bewahren bis ans Ende. A takie mają być wykonywane czy zachowywane aż do końca. Und die Belohnung für dieses Festhalten, Überwinden und Bewahren. A wynagrodzenie za te trzymanie się mocno i przezwyciężenie i zachowanie ich ist tatsächlich die Person des Herrn Jesus. To w rzeczywistości jest osobiście osoba Pana Jezusa. Brüder haben das schon vorgestellt. Bracia już to przede mną przedstawiali. Ich möchte es in aller Deutlichkeit unterstreichen. Chciałbym to jeszcze dobitnie podkreślić. Es ist die Belohnung in jedem der weiteren Sendschreiben für die Treuen. I ono jest przedstawione jako wynagrodzenie w każdym z następnych listów dla wszystkich tych, którzy wykażą się wiernością. Und hier in Thyatira ist es die Person des Herrn Jesus. In zwei Aspekten. Tutaj w Thyatyrze osoba Pana Jezusa jest nam przedstawiona w dwóch aspektach. Als
erstens als der, der über der Schöpfung steht und durch Umwälzung Segen bringen wird in die Schöpfung. On jest przedstawiony jako ten, który jest ponad całym tym stworzeniem i chce błogosławieństwo w stworzeniu darować. Wenn er nach Psalm 2 kommen wird in Herrlichkeit, gdy on przyjdzie, tak jak to mamy zapisane w Psalmie 2 w swojej chwale, und durch Gericht diese Umwälzung in der Schöpfung herbeiführen wird, i przez sąd on tą zmianę w stworzeniu dokona, dann werden die Treuen aus Thyatira ihn begleiten. To wtedy wszyscy wierni z Thyatyry będą mu towarzyszyć. Sie werden teilhaben an seiner Macht. Oni będą uczestnikami jego mocy. Sie, die hier auf Erden keine Macht hatten. Oni, którzy tutaj na tej ziemi nie mieli mocy. Diese Treuen haben christliche Wahrheit verwirklicht. Ci wierni, oni urzeczywistniali tą chrześcijańską prawdę. In ihrem Leben auf Erden haben sie nicht geherrscht. A oni w swoim życiu tutaj, na tej ziemi, nie panowali. Nein, sie haben gelitten. Nie, oni na tej ziemi cierpieli. Und die Antwort ist, dass sie herrschen werden. A odpowiedzią na to jest to, że oni będą panowali. Ich möchte eure Gedanken führen nach 1. Korinther 4. Chciałbym wasze myśli skierować na pierwszy list do Koryntian, 4. rozdział. Die Korinther waren nicht so wie diese Treuen hier. Koryntianie nie byli takimi jak ci wierni tu wymienieni. Sie wollten nicht leiden, sondern jetzt schon herrschen. Oni nie chcieli cierpieć, ale chcieli już teraz panować. Und Paulus sagt in diesem Kapitel zu ihnen, a Paweł w tym liście do nich powiedział, ihr habt ohne uns geherrscht. Wy żeście panowali bez nas. Und ich wollte, dass ihr mit mir herrschen würdet. A ja chciałem, abyście ze mną panowali. Und das würde auch in Zukunft wahr werden mit dem Herrn Jesus. I to też w przyszłości będzie urzeczywistnione razem z Panem Jezusem. Aber diese Treuen haben das verwirklicht. Ale ci wierni z Thyatyry, oni to urzeczywistniali. Sie haben gelitten auf Erden. Oni cierpieli na ziemi. Sie werden mit ihm die Macht teilen, die Herrschaft über die Schöpfung. A oni będą razem z nim dzielić tą moc i panowanie nad stworzeniem. Es ist ganz wichtig, diese Verbindung zu sehen. Jest to bardzo ważne, aby te połączenia widzieć, die am Anfang von Vers 28 steht. Które są zapisane na początku 28 wiersza. Wie auch ich. Taką jak i ja. Sie sind als Belohnung verbunden mit dem Herrn Jesus in seiner Macht. Oni jako wynagrodzenie otrzymali te połączenie z Panem Jezusem w Jego mocy. Aber im Morgenstern haben wir den zweiten Aspekt der Person des Herrn Jesus. Ale w tej gwieździe porannej oglądamy drugi aspekt tej osoby Pana Jezusa. Nämlich außerhalb jeder Schöpfung stehend. Mianowicie, że on ponad czy poza stworzeniem stoi. Verbunden mit dem Haus des Vaters. W połączeniu z domem ojcowskim. Wird diesen Treuen geschenkt als Belohnung. I on będzie podarowany tym wiernym jako ich nagroda. Diese zwei Aspekte der Person des Herrn Jesus. I te dwa aspekty osoby Pana Jezusa sind natürlich auch unser Teil. Są również też i naszym udziałem. Aber sie werden hier diesen Treuen verheißen. Ale one są tutaj przyobiecane tym wszystkim wiernym.